Trzeba się nawodnić. W czasie postoju, a potem nie będzie czasu. Dobra woda, gazowana. Nie wiem, jak wygląda na nowie. To się boję tego usłyszeć. Serio? Było coś takiego? Nie wiem, czy to słyszę. Świecą się te końcówki? Świecą się. Lądowice towarowe się wyświetlają. Pięknie. Na stare myślałem, że chociaż taki bardziej. Ładnie zmodernizowany zostaniemy na dzisiejszą służbę, a to takie stare coś. Jest jakaś tabliczka. Nie wiadomo, co na niej miało być. Nie wiem, albo jest taka słaba tekstura, albo ja mam za słabe ustawienia graficzne, żeby... Proszę takie, bo jak kiedy jadę, to żoną zabiję. Dobrze, to czekam na żonę w takim razie. Gdzie on jest? Tu jest. Biegnę, na ile czasu zostało? A jeszcze minutę. Kocham YouTube'a. Szybkość transmisji strumienia jest większa od zalecanej. Sugeruję mu ustawienie wartości takiej i takiej. Co z tego, że ta moja szybkość strumienia jest dwa razy większa od tej zalecanej? Nie no, panie, opóźnienie będzie miał ten wózek. Bo jeszcze będę musiał kupić kwiaty, ale inflacja, więc... Tak, no inflacja, inflacja. Pojedzie towarowy, który nas przepuszcza. Dobra, a my jedziemy. Wojownikiem jadę. W moją stronę. Nie, nie, nie. Już teraz za późno, już teraz jedziemy. Łączymy na czołówkę, jedziemy czy co? Fajnie to wygląda. To jest coś, co jak ja widzę jako maszynistę, to mnie aż wysiądę i wskoczę do jamnika. Już za późno.
Może do tamtego tego, co jechał czerwony też. ST ileś tam. Czuwak. SHB tym razem. Amoczynne hamowanie pociągu. Zbliżamy się do stacji. Jakże pies głoszy do dyżurnego, bo muszę dostać zwrotce bilet. A co to? RP było użyte prawidłowo. RP1. Przed przejazdem. Za 15 minut pan wróci? Dobrze. Będę czekał. Tylko niech pan się nie spóźni na wysiadanie, bo czekać nie będę. Będzie pan wracał do Włodowic z powrotem. A ja w ogóle za szybko odjechałem. Jeźdźmy. Dopiero teraz na to zwróciłem uwagę. No cóż. Nie zaliczyłam mi tego w rozkładzie. W takim razie. Jakby to była karetka, albo policja, nie wiem co to jechało, ale coś na sygnale w każdym razie. Ale spokojnie, nie do mnie.
No jest aktualnie 21:37. Gdzie jesteśmy? Dojeżdżamy do Wanowic Zachodem. A ile postoju? No nie wiem, z minutę. Witam bardzo serdecznie, panie Sejmonche. Dobra. Pociągi. Lokomot EP07422. Relacja Łódź Fabryczna, Kraków Główny. Według jest taka trasa w maszynie? Łódź Fabryczna, Kraków Główny. Pan pomylił chyba z Open Rails. Pomyślę też, mi się tak wydaje. To raczej wymyślone. Każdy wymyśla jakiś składzior. A ja też jakieś dziwne wymyślą czasem. Są te sygnały, są. Czekam. Jeszcze 30 sekund. 30 sekund. I ani sekundy dłużej. Chyba, że wyjazdu nie dostanę. Chyba czekam dłużej. A pan mówi to dyżurnemu, żeby jeszcze nie świecił. O, widzi pan, no zaświecił. Uwaga, drzwi zamykają się. Nie wsiada. Szybko. No szybko odjeżdżam. No. Zwłaszcza z Ece. Miał pan na myśli wrócę. Nie wiem, chyba te pociągi jeszcze nie miały czujników przeciwpożarowych. Albo i miały. Dobra, no to 70 sznakowa jest. Można jakiś koncert przed przejazdem.
Chyba nie ma na razie przejazdu. Jak będzie przejazd, to oczywiście. Coś się świeci na tym semaforze, nie widzę jeszcze kończę co. A, do 40. A kiedy Wadowice Zachodnie? No właśnie z nich odjechaliśmy przed chwilą. Panie, oto kolej. Teraz jedziemy do Wadowic Towarowych. Ale spokojnie, będziemy się wracać przez Wadowice Zachodnie. Wsiądę na wagon i pojadę na zachodni. Najlepiej za zero nie ma takiego. Najechaliśmy. Jaki to jest peron? Wiem, do Kościnia. Stoją towary. Stoją. Nie ma nigdzie tabliczki, ani to jest peron. Jak jestem na peronie pierwszym, to muszę przeprowadzić manewr. Jak nie jestem, chyba nie muszę. Następny pociąg jest 52-53. Dobra. Włączamy reflektory. Włączamy reflektory czerwone. Przenosimy się do kabiny z drugiej strony. Wyłączamy czerwone, załączamy białe. Dobra.